Szanowni Państwo, Pani Kanclerz, mam niezwykły zaszczyt powitać wszystkich Państwa, a szczególnie Panią Kanclerz Angelę Merkel tutaj na naszym stoisku, na otwarciu tego polskiego cyfrowego świata, jak powiedziała Pani Minister Emilewicz. Chcemy pochwalić się tym, co w Polsce jest kreatywne, co jest młode, nowe, co jest przyszłością. Z dozwoleniem i satysfakcją przyjęłam zaproszenie na Polski, na targi hanowerskie w charakterze gościa honorowego kraju partnerskiego. Cieszę się, że będziemy mogli tutaj zaprezentować Państwu naszą nowoczesną technologię. To, co w Polsce w tej chwili jest bardzo mocno realizowane poprzez program rządowy, który chcemy rozwijać i chcemy, ażeby status Polski jako kraju rozwijającego się, nowoczesnego był coraz wyższy. Status Polski jako kraju partnerskiego to tegorocznej edycji targów hanowerskich, które są największymi na świecie targami przemysłowymi, to wielkie wyróżnienie oraz świadectwo rosnącej siły polskiej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności. Poprzez naszą obecność na targach chcemy zaprezentować Polskę jako kraj aktywnie budujący swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o rozwój nowych technologii, przede wszystkim w obszarze automatyzacji oraz cyfryzacji procesów wytwarzania. Uczestnictwo Polski w targach potwierdzone obecnością ponad 200 firm z naszego kraju to także ważny impuls dla naszego rozwoju współpracy gospodarczej z Republiką Federalną Niemiec. Liczymy, że owocne kontakty biznesowe nawiązane podczas targów przez polskich wystawców z firmami niemieckimi przyczynią się do dalszego umocnienia naszych dwustronnych stosunków gospodarczych. Z satysfakcją pragnę podkreślić, że wielu niemieckich przedsiębiorców ma już bogate doświadczenie w kontaktach z polskim rynkiem, a skumulowana wartość inwestycji niemieckich w Polsce wynosi prawie 30 miliardów euro. Polski eksport na rynek niemiecki zwiększył się w 2016 roku ponad 3%, osiągając wartość ponad 50 miliardów euro. Chciałabym jednocześnie zachęcić przedstawicieli niemieckich środowisk gospodarczych do bardziej aktywnego włączenia się w realizację wspólnych projektów inwestycyjnych z partnerami polskimi, których celem jest wdrożenie i komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie nowych technologii. Z satysfakcją pragnę podkreślić, że hasło przewodnie tegorocznych targów koresponduje z priorytetami polskiego rządu w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki w oparciu o innowacyjną bazę przemysłową. W ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju, która jest głównym dokumentem programowym określającym kierunki polityki gospodarczej państwa, stawiamy na inteligentną reindustrializację, kierując się przekonaniem, że tylko dysponowanie silnym, opartym na wiedzy potencjałem przemysłowym warunkuje trwałe zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Stworzyliśmy w Polsce kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości i inwestycji, dzięki któremu staliśmy się niekwestionowanym liderem pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Również najbardziej prestiżowe światowe agencje ratingowe plasują obecnie Polskę w trójce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Jednym z najważniejszych celów mojego rządu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Chcemy skutecznie konkurować na globalnym rynku, dlatego przywiązujemy dużą wagę do wzmocnienia powiązań między przemysłem, biznesem a nauką. Kończąc moje wystąpienie, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia przedstawicieli 13 najbardziej innowacyjnych polskich firm obecnych na Polskim Stoisku Narodowym, które oferują kompleksowe, innowatorskie rozwiązania technologiczne w tak różnorodnych dziedzinach jak automatyzacja, projektowanie procesów wytwarzania w przemyśle oraz odnawialne źródła energii i elektromobilność. Chciałabym jednocześnie jeszcze raz podkreślić, że w tegorocznej edycji targów hanowerskich bierze udział w charakterze wystawców oraz uczestników giełd korporacyjnych ponad 200 firm polskich. Jest to największa reprezentacja polskich przedsiębiorstw uczestnicząca w targach przemysłowych.
Chcę również podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy przygotowali nasz udział tutaj na targach hanowerskich, którzy przygotowali nasze stoisko narodowe, wszystkich przedstawicieli firm, którzy przyjechali tutaj z Polski. Dziękuję bardzo serdecznie pani Jadwidze Emilewicz, która kierowała zespołem przygotowującym ten nasz projekt. Zapraszam państwa do aktywnego udziału w spotkaniach z firmami polskimi i nawiązywania kontaktów biznesowych, które zaowocują wartościowymi projektami inwestycyjnymi.